Wraz z początkiem września dzieci i młodzież powróciły do szkół, a po fali letnich upałów pozostało już tylko wspomnienie. Wielkimi krokami zbliża się jesień i czas letnich atrakcji przeminął. Postanowiliśmy jednak raz jeszcze przypomnieć Państwu, jak wiele zajęć w czasie wakacji miały dzieci z gminy Czarne. W ramach wakacyjnych wspomnień zabierzemy Państwa na półkolonie letnie Stowarzyszenia Szansa, o których szerzej opowie Piotr Hulisz, prezes stowarzyszenia. Mamy tą wielką satysfakcję, że wspólnie z burmistrzem i teraz obecnym i poprzednim i z samorządami przez wiele lat, z opieką społeczną, z osobami dobrej woli, możemy wspólnie dzieciom dać troszeczkę radości. Wypoczynek letni rozpoczęliśmy w dniu 6 lipca, kończymy 24 lipca, to jest koniec pierwszego turnusu. Podczas tych spotkań postawiliśmy na sport i na basen, bo basenu potem brakuje, a okres jest krótki, żeby dzieci mogły z tego korzystać. Ponadto dla maluchów mamy różne zabawy i gry. Chcę się pochwalić kolejny raz może w imieniu tych wszystkich wychowawców, że jest 13 osób kadry. I tu mam znowu satysfakcję przedstawić, że pracuje kadra non-profit. I to mam wielką satysfakcję, że osoby się zgłosiły chętne do pracy z dziećmi. Kadra musi być przygotowana, zdać egzamin i mieć uprawnienia. I to nas bardzo cieszy. Cieszy nas tego, że zajmują się osoby jak pan Leszek Wąsikowski, który nas wsparł, pan europoseł Janusz Lewandowski, który nas wsparł i wiele, wiele fajnych ludzi, mieszkańców Czarnego, bo przy każdym 1% mamy 3 posiłki. To jest drugie śniadanie, jest obiad, to jest zupa, makaron i podwieczorek, to jest batonik lub izawka. I to jest dzieciom też bardzo potrzebne, szczególnie ten obiad. I dzieci miło spędzają czas, zresztą pan tu nieraz u nas był i zawsze panu za to dziękujemy, że telewizja zawsze znajdzie czas, żeby z nami się spotkać, bo warto to innym rodzicom przekazać, że można tu przybyć i bezpiecznie się bawić. Każdy uczestnik półkolonii przez 19 lat kolejnych, nikt z uczestników nie płaci za swój pobyt. I mamy jeszcze tą satysfakcję, że zarząd na czele ze mną nie odbiera żadnych pieniążków za to, że to organizuje. No tutaj wrócę do tego, że do tego wszystkiego jest potrzebny, znaczy burmistrz gminy, samorząd, opieka społeczna, pan Karol Krzyżanowski, o tu przepraszam, bo zapomniałem, a jest, bardzo nam pomaga. Każdy troszeczkę dorzuca tą złotóweczkę, gdzie możemy tym dzieciom zabezpieczyć, bo oprócz posiłku to jeszcze jest potrzebny szereg innych rzeczy, jak do zabaw, do sportu. Wygraliśmy w zeszłym roku boiska sportowe, więc część sprzętu pozostało tu u nas i już będzie widoczne, część sprzętu jest dla dzieci, tu się dzieci bawią. Ale ważne są i mieszkańcy naszej gminy, żeby ten 1%, który przekazują, a prosimy jeszcze, żeby dzieci mogły spędzać czas. No i drogo obchodzimy 20-lecie naszego stowarzyszenia, gdzie 20 lat bez przerwy jest. Wypoczynek letni, zimowisko, paczka dla dzieci jest i zapraszamy do wspólnej współpracy. To wszystko nieodpłatnie. Tak. Dzieci otrzymują paczki nieodpłatnie, posiłki i zabawy są nieodpłatne. No i cieszę, że wychowawca, jak powtarzam się już, płacą non-profit, nie biorę za to żadnego wynagrodzenia. I to jest ta satysfakcja. Zarząd stowarzyszenia zakupił w ostatnim czasie owce kameruńskie. To są 3 baranki, 1 owca. Kupiliśmy po to, żeby dzieci miały satysfakcję, mogły karmić i do zwierząt się zbliżać. Te owce kameruńskie będą od 2 września już w ogrodzeniu na zewnątrz, żeby dzieci miały dostęp, mogły się pobawić. Te owce przebywają w Malborgu z tego typu owiec kameruńskich, gdzie dzieci i osoby dorosłe niepełnosprawne mogą z nimi się bawić. Jest to w pewien sposób rehabilitacja. Zapraszamy do oglądania od września w ogrodzeniu na zewnątrz. Dziękuję Państwu.